Hej, cześć, z tej strony nadaję do Was Emil z kanału MStarCraft. Witam Was na YouTube i pauza jest, a nie powinno być pauzy i już lecimy z tym koksem meczy Protoss kontra Protoss. Na mapie Shakuras Plateau, Relfi, niebieski Protoss u góry, u dołu Maus Mana, czerwony Protoss, nasz rodak. Mecz numer 2 z Black Dragon League, jest to Liga StarCrafta dla graczy europejskich, jeśli się nie mylę. Z tego wszystkiego nawet nie sprawdziłem Relfiego w top 200 AP i many też nie zapomniałem, po prostu mam bardzo, bardzo mało czasu, żeby to nagrać, przekonwertować i wrzucić na YouTube'a. Ledwo się wyrobię, dziewucha mnie zabije. Martuś, jeżeli to oglądasz, przepraszam cię najmocniej, jeżeli się spóźniłem, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby skastować się tej gry. Black Dragon League nie jest to liga eliminacyjna, nie jest to żadna drabinka, że się milnuje po przegranych, po prostu zbiera się punkty, tak jak w naszej ekstraklasie, aczkolwiek to jest klasa wyżej od klasa, dwie klasy, trzy klasy wyżej od naszej piłkarskiej ekstraklasy na pewno. Mecz numer 2 dzisiaj, bo to jest w ogóle game day number 2, czyli dzień gier numer 2. Pierwszy mecz wygrał Relfi z tego względu, że mana bardzo źle, po złą kompozycję armii wybrał, poszedł w Forgate'a, potem nagle wybudował Orbital, nie Orbital Command, Boże, to nie Terranie, wybudował Robotic Facility i nie wybudował dwa Obserwery, a żadnego Immortala, a jego przeciwnik poszedł w Mass Stalker i z Blinkiem bardzo ładnie mikrował, bardzo ładnie zarządzał armią, mi to się bardzo, jeszcze raz powiem, bardzo podobało. I w tym momencie rozgrzewka tej many, jak najwięcej kliknięć, jak najwięcej spamowania APM-em i widzicie, już jest ponad 300 average średni. To jest po prostu taka rozgrzewka, gracze się w ten sposób rozgrzewają. I będzie tutaj dalej, próbuję zmusić Relfiego, żeby się zajął tutaj tym probem, ale Relfi ma to wszystko gdzieś. Jego to nie obchodzi. Sprawdźmy więc produkcję, troszeczkę do tyłu jest Cybernetic Core mana, ale no jest to ciut bardziej niż połowę do tyłu, ciut mniej niż połowę do tyłu. Ja na przykład na tej mapie bardzo lubię przeciwko Protossom wyjść pierwszym Stalkerem, stawiać tutaj Gateway, pierwszą rzeczką mam po Cybernetic Core szybkim, idzie Stalker i bardzo często na niższych ligach Protossi grają tak, że wystawiają wpierw Zelota. Odpuśćcie sobie tego Zelota, jak gracie przeciwko Protossom, idźcie od razu w pierwszego Stalkera. No chyba, że sprawdziliście, że tutaj macie podwójny gateway i nie zdążycie wyprodukować żadnych stalkerów, to wtedy owszem. Ale przede wszystkim pierwsza rzecz to idzie właśnie ten oto stalker. I jeżeli możecie, to od razu ustawcie rally point do bazy wroga. Ja nie mówię, że ten stalker wygra wam grę, ale zdenerwuje trochę nieprzyjaciela. I może zmusi go do tego, żeby poszedł w immortale, a wtedy wy pójdziecie w zeloty i będzie po zabawie. No, uczymy się, gramy, kombinujemy. Właśnie coś mi tutaj pyknęło, czyli mi to mówi, że jest godzina, o Boże, jeden jest godzina, a druga, jestem już trupem, autentycznie jestem trupem. No zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że ta gra nie będzie trwać półtorej godziny, czy pół godziny znaczy się. Stalker gania tego biednego próba. Zobaczcie, jak jednostki ma tutaj, dużo razy ma Nexusa ustawianego Relfi. Dwa gateway, jeden pojedynczy stalker. Znaczy, żeby to był podwójny stalker, fajnie by wyglądał taki na ośmiu nogach, ale to już nieważne, bo zaczynam gadać totalne głupoty, kiedy się denerwuje i kiedy się nakręca. Tym razem mamy 3 gate i robotic facility, czyli 3 gateway, jeden robotic, nie będzie się pewnie popełnić tego samego błędu, ma na co ostatnio i wyprodukuje zamiast dwóch obserwerów, to jednego obserwera i jednego immortala. Jest proxy pylon, no może nie taki proxy, bo w połowie bazy, ale dosyć ważny i ciężko, żeby go zobaczyć. Relfi mówi out, czyli coś się przyblokowało i ktoś wyskoczył, Martin wyskoczył, musiał iść, gdyż zapewne Relfi miał laga. Nie lubię, jak ktoś mówi tak out, out, na przykład sobie please out, no to zupełnie co innego. No tak, plus jakieś moje, żeby być grzecznym i sympatycznym, na co dzień spotykamy się w metrze, tramwaju, autobusie, pociągu, SKM-kach i innej komunikacji miejskiej i podmiejskiej z dużą ilością nieprzyjemnych sytuacji i chamstwa, więc czemu w StarCraftie nie możemy być sympatyczni dla siebie? Znowu Forgate, znowu Twilight Council, jest Dark Shrine, ale ten Dark Shrine może nie być zbyt dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje.
z tego względu, że mana może bardzo łatwo to odkryć i ma obserwery. To no zobaczymy, jak to rozegra Relfi. Są trzy Dark Templary, nie ma tutaj żadnego obserwera, tym razem jest Immortal. Fajnie to jest rozegrane w tym momencie. Zanim ten obserwer wróci, to troszeczkę czasu potrwa, a te Dark Templary pięknie wbiegły. Będą chciały zdjąć Robotic Facility, ale to w tym momencie jest błąd, bo powinny przede wszystkim zdjąć tą ekonomię. I to gdyby od razu poszedł na ekonomię Relfi, ale skąd on mógł wiedzieć? Piękny, fajny force field, odcięto jedną jednostkę. Nie wiem, co oni te problemy zrobić, tak się w kupę zebrać. Za sekundę podleci obserwer i zniszczył te dwa Dark Templary. No nie wyszedł ten Dark Templar raczej ze strony Relfiego, może tylko trochę tutaj pomikrować, ale ma w tym momencie przechlapane według mnie. Niestety dla Relfiego mana miał tym razem obserwera. I wiecie co, tak powiem szczerze, na takim poziomie rzadko kiedy zdarza się, że nie ma obserwera w 8 minucie gry, 7 nawet. No nie miał go mana, ale on chciał zrobić pusha takiego czasowego, szybciej podejść. No cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obserwer stoi przy bazie, w tym momencie jakiś Dark Templar by się tu przydał, jak najbardziej, by pomógł zniszczyć te Stalkery. I idzie w mass stalker w tym momencie, widzę Relfi. Czy będzie blink? Tak, znowu jest blink, tutaj spotkały się te zeloty. Wiedzą, że nie mają szans w normalnym ataku. Cofa się na rampę, zaraz będzie jeden center, który będzie chciał podzielić tą armię na dwie części. Czy mu się uda? Nie, nie udało się. Dobre zarządzanie ze strony many, wycofał się troszeczkę. I ciekawa ekspansja z daleka od głównej bazy. Podoba mi się to, jest jeden immortal, jeżeli chodzi o armię. To są prawie że takie same, ale zastanawiam się, jak jest z harvesterami. Ciut mniej, minimalnie mniej mana. Szkoda, że Relfi nie poszedł od razu w tą ekonomię. Nie próbował jej zniszczyć, bo mana nie zdążyłby nic zrobić. I teraz szybciutki blink. Stalkery są zdejmowane jeden za drugim. Jest jeden immortal, on tutaj dużo nie zrobi. Nie, szkoda, że nie ma żadnego stalkera. Idzie kolos, ale też ten kolos się nie przyda na wiele, bo jest blink ze strony stalkerów i to jest pewnego rodzaju kontra na te trójnożne bestie. I idziemy do ostatecznego według mnie ataku. Szybciutki blink, pada przede wszystkim immortal, on jako pierwszy musi zginąć, bo najwięcej mógł szkód zrobić. Jest force, jest guardian shield i jest po zabawie dla many. Niestety drugi mecz, w którym nie wyszło mu. Nie da rady się według mnie w tym momencie obronić. Ten pojedynczy kolosus dużo tej nie ugra. No i good game. Kurde, szkoda, bo to są chyba pierwsze gry many, które skastowałem, które on przegrał. Nie pamiętam, żeby on przegrywał gier. Najwidoczniej nie w formie był. W tym pierwszym meczu zła decyzja, żeby wypuścić wpierw kolosa, nie kolosa, a dwa obserwery, potem kolosa, potrzebował immortali. No, zdarza się najlepszym, zdarza się zdarza się na naszym manie, a ja szybko przerabiam te filmy i lecę po kwiaty, przepraszam dziewczynę. Na razie, cześć!